veterans' confidence. Dlatego, że nie miałam wystarczająco dużej pewności siebie. So we came, you know, in front of each other. You know, I bowed and he bowed. And sometimes the Japanese usually give you a real big stare. I my jak się spotkaliśmy, to on, ja się ukłoniłem i on się ukłonił i zazwyczaj so, w japońskiej you know, tradycji mistrzowie zen zazwyczaj jak ich spotykasz, to, to jak się kapią na ciebie. I to wtedy następuje taka natychmiastowa konfrontacja. Koan. I've seen all kinds of things over these years, like even Zen master chasing students. Ja widziałem wiele rzeczy przez te wszystkie lata, nawet mistrza Zen ganiającego swoich uczniów. And I feel there's some stages in the Zen master. They go through kind of some kind of craziness where they actually do that, but it's a little bit over the top. Wydaje mi się, że mistrzowie Zen przechodzą przez jakieś etapy i jednym z tych etapów to jest takie właśnie szaleństwo, kiedy oni robią takie rzeczy, a mi się wydaje, że to jest troszeczkę za dużo. For instance, I saw Maizumi Roshi chase Rick Fields around. You remember Rick Fields? You remember Rick Fields, the writer and the publisher in the Shambhala tradition? Any Shambhala people here? Yeah, Rick Fields. Okay, yeah. Więc pamiętam, jak Roshi Maizumi ganiał właśnie tego autora Ricka Fieldsa z Shambhali. Or when Roshi walked in down the street in his community, the other people, the his disciples walk on the other side. I na przykład, kiedy on schodził ze schodów w tej swojej, w tym osiągu, w którym żył, to jego uczniowie widząc go, jakby uciekali na drugą stronę. They were afraid of being confronted. Bo bali się, że zostaną poddani konfrontacji. Isn't it just like life? Ale czy to nie jest tak jak z życiem? You have walked on the other side also. To right? Się to też zdarzyło. It's the same thing. To by się też zdarzyło, że jakby poszedłeś na drugą stronę. But sooner or later you will have to walk. The same ways. Ale prędzej czy później, jakby no i tak będziesz musiał się spotkać z tym, czego próbujesz uniknąć. So it was a very interesting meeting because and I didn't know Desanti spoke fluent Japanese. Because he studied, he lived in Japan for many years. Up in a temple there. And so he could, we were going to have a dedication for Suzuki Roshi's ashes. Więc ja nie wiedziałam, że ten sensei potrafił mówić takim płynnym japońskim, miał świątynię w Japonii you had the dedication or he had the dedication? No, we will have one. It was on Sonoma Mountain. Mm-hmm. Yeah. I to było na Sonomie były jakieś śpiewy w intencji prochów, czy nad prochami Suzuki. Yeah, there were a lot of things that went into gathering Suzuki Roshi's ashes, the shari, the bones, and the sacred stones. Jeśli chodzi o te prochy Suzuki Roshi, to właśnie shari, to są te kości i szlachetne kamienie. So when the ceremony, I made a dedication. Something, and then flag in the middle of our country. Wind moving flag, flap. Ja kiedy robiłem dedykację podczas tej ceremonii, to flaga była po środku i ta właśnie flaga jakby wydawała taki, była powiewana wiatrem. So as soon as that was said, there was a wind that came. It was strong enough that Hoetsu looked up into the sky.
ten wiatr i nagle przyszedł taki silny wiatr i on był tak silny, że Muitsu, czyli syn Suzuki Roshi'ego, spojrzał w niebo. That was Suzuki Roshi's presence in the form of wind. I to była obecność Suzuki'ego Roshi'ego właśnie w formie And these things are not unusual. They're ordinary. I to nie są żadne nadzwyczajne rzeczy, one są naprawdę bardzo zwyczajne. Yeah, they're not supernatural or they're just very ordinary. To nie jest nic nadprzyrodzonego, to jest zwyczajne. So that was and then Santanin did a Korean chant. You know, Japanese and Korean had a big difficulty, but here we were all together now. Mm-hmm. And he did a Korean chant and then there was Japanese chant. It was very, very wonderful. I potem ten Sensanim jakby zaśpiewał coś po koreańsku i Koreańczycy i Japończycy zazwyczaj jakby mieli dużo trudności, żeby się spotkać, a tutaj my wszyscy byliśmy jakby z japońskiej tradycji, z koreańskiej. So I remember one time Dae Sansanim was considered like the Bodhidharma of Korea. Dae Sansanim był uznawany za takiego Bodhidharmę Korei. So there was a big party, maybe it might have been his birthday, I'm not sure, but a real huge party, at, maybe it was the Hilton in Seoul. Była kiedyś taka wielka impreza, jakby na jego cześć, być może to były jego urodziny i ona się odbywała, to był chyba Hilton w Seulu. Could have been like maybe 1,000 people. 1,000 osób? And there was a part that each teacher had to go up to the podium and say something. I to była taka częścią tego wydarzenia było to, że każdy musiał podejść do tego podium, gdzie był Dae Sansanim i coś powiedzieć. So I had experienced my mind stopping. And actually, you should too. That your mind through your practice, your mind must stop. You understand? Don't keep on entertaining yourself. You know, sit upright, breathe correctly, and let everything go. It doesn't belong to you. Don't entertain it, don't make it, make more. And so my mind in one session, I remember in Washington, it stopped. Okay. Więc ja mam doświadczenie, jak mój umysł się zatrzymuje. I wy też powinniście mieć takie doświadczenie, jakby doświadczenie, że wasz umysł się zatrzymał poprzez swoją praktykę. Kiedy siedzicie, to siedźcie prosto, oddychajcie i pozwólcie prawidłowo i pozwólcie wszystkiemu odejść, bo to nie należy do was. Nie stwarzajcie jeszcze więcej, tak? Nie stwarzajcie jeszcze więcej myśli. Nie zabawiajcie samych siebie. So it was on a bus after it was session in Birmingham, Washington. I was on the bus and looking out the window with my attendant next to me, and all of a sudden, my mind just didn't think anymore. It's kind of interesting because I just looked out the window without having my mind comment. You know, comment. You know, think and just sit there enjoying the scenery without comment, but and no thinking. Just riding the bus. Więc ja miałam takie doświadczenie, kiedy wracałem z jakiegoś session autobusem i mój asystent siedział obok mnie i nagle wyglądałem przez okno i mój umysł się zatrzymał. To znaczy, że nie pojawiał się żaden komentarz. Po prostu jakby cieszyłem się widokiem. So, you know, this kind of experience doesn't belong to me, nor does it belong to you. That's why you can experience it. To jest
takie doświadczenie, które nie, to nie jest tak, że ono należy do mnie, czy że należy do ciebie. To jest takie ogólnie dostępne doświadczenie, dlatego możesz tego doświadczyć. And so when you experience this, you're free from yourself. I kiedy tego doświadczysz, to uwolnisz się od siebie. Or you're free from making anything. Albo uwolnisz się od stwarzania czegokolwiek. There's a term mu qi, meaning being without. Jest taki takie wyrażenie mu qi, czyli bycie bez. It's just the opposite of what we're culture, tradition, or education have trained us. When you're being without, you have everything. I to jest zupełne przeciwieństwo tego, do czego uwarunkowała nas kultura i tradycja. Kiedy jesteś bez niczego, to masz wszystko. So the first thing someone will do after that experience is try to prolong it, of course, or keep it. Więc często jak mamy takie doświadczenie pierwszy raz, to próbujemy je zatrzymać albo jakby przedłużyć, tak, wydłużyć jak najbardziej. And because it doesn't belong to you, you can't. Ale ponieważ ono nie należy do ciebie, to nie możesz tego zrobić. And then you feel, because of your attachment, you feel like you failed or something. A z powodu twojego przywiązania do tego doświadczenia masz poczucie porażki. One moment good, next moment bad. Jeden moment jest dobry, następny moment jest zły. But one thing about the Dharma is that it's that moment. I find it very interesting. It's just that moment. And if you attach to that moment, which is bad, those minutes following, or those hours following, will be bad. Ale to, co jest interesujące w Dharmie, to jest to, co mnie jakby tak zaciekawia, to jest właśnie ten moment, ta chwila. Jeżeli się przywiążesz do tej chwili, która jest zła, to wtedy te kolejne minuty albo nawet godziny też będą złe. Yeah, because what is it, 6,500,000,000 instances, you know, in 24 hours. W 24 godzinach znajduje się ponad 6 miliardów chwil. 6 miliardów chyba 500 milionów. When I read that, I find it really pure grace and pure liberation. Kiedy ja się o tym dowiedziałam, to jakby odczytałam to jako taką czystą łaskę i czyste wyzwolenie. So, at that party for the imagining, it came to be my time to give a talk. Więc na tej imprezie dla Desens Animal nadszedł mój czas, żeby coś powiedzieć. So what did I decide to say? Więc co postanowiłem powiedzieć? In front of 1,000 people. But anyway, so I walk up to the podium. Więc ja źle powiedziałam, tam nie było Desens Animal, to było takie podium, na które każdy z nauczycieli przychodził i coś mówił. Więc ja wszedłem na to podium. And I just said to myself, walk. I powtarzałem sobie, idź. Your feet touch the ground. Twoje stopy dotykają walk. Ziemi. Walk. Idź. Walk. Idź. Walk. Walk. Idź. Turn. See, put still the great Zen masters, and then bow. Just bow. Stand up. And then walk back. That was it. Koreans are very vigorous. Yeah! I got back to my seat and Maha Gosananda had a fan. He was like, wróciłem na swoje miejsce, Maha Gosananda właśnie wachlował mnie swoim wachlarzem. This was fantastic. You know, just a few years ago, my son Niose and I were in Korea and we visited through Bumju, the Bodhidharma painter. He looks like his style. Yeah, he painted the Bodhidharma there. Więc ja kilka lat temu byłem z moim synem w Korei i odwiedziliśmy Bomdziu, czyli tego, który mnicha, który maluje Bodhidharmę i Roshi podejrzewa, że to jest jego praca. Yeah, he's like the greatest Bodhidharma painter in Korea.
On jest najlepszym, najwspanialszym malarzem Bodhidharmy w Korei. So, I forgot what I was gonna say. Bonjour, Bodhidharma. My memory is not so good. Huh? Do something. Back at the party. This is my son. So, Bonjour, because everyone knows him, he could get you into the temples, any temple. At the gate, he would say, "Okay, go." Ponieważ wszyscy znają Bomcie w Korei, to dla niego właśnie wszystkie, jakby bramy wszystkich świątyń są otwarte. So we had audience with the different temples, and some was a very I forget the name, but it was supposed to be a very high practice temple. Więc my mogliśmy odwiedzić takie naprawdę bardzo ważne świątynie w Korei. So it's kind of interesting. What I saw was maybe I'm getting old now, but everyone is so young. To może to jest tak, że już jestem bardzo stary, wszyscy wydają mi się młodzi. And they were training a young monk to come out on time. And you know what? They had a string tied to him. And so they would pull the string, get him back in and get him back out. I felt so sorry for him. Więc to, co widziałem w jednej z tych świątyń treningowych, to jak właśnie trenowano takiego młodego mnicha, żeby nauczyć go przychodzić na czas.